Piłka po wreszcie. Nie, czy to nie będzie czarny koń tego konkursu. Dobra, tam! Leć! Go! Siedzicie? Piąteczka. 35. Co to będzie? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. No i znowu ten wredny prowadzący dostał piłkę. Lecisz, lipa. Mamy to. To chodzi o tą przez niego. Tak, najlepsza paczka. Dla każdego, kto brał udział w tym konkursie. Słuchajcie, zapraszamy was, zostańcie z nami. Znaczy, czy dużą przewagą, nie wiem, bo po dogrywce w końcu z Emilem Olszewskim, Slashem. Często się spotykacie gdzieś tam na... Znaczy, w zasadzie spotkaliśmy się po raz drugi w życiu, bo dopiero zaczynam swoją przygodę z streetballem, z konkursami wsadów. Mam dopiero 19 lat. No i dopiero tak naprawdę zaczynam skakać, zaczynam być podjarany tą całą atmosferą. Skąd ta winda w swoich nogach? No mi się wydaje przez to, że przez całe życie oglądam swoich idoli, zarówno tych z parkietów NBA, jak tych streetballowych na całym świecie. Patrzę i to mnie motywuje, dzięki czemu mam chęć do działania. Powiedz mi, myślałeś długo nad twoimi paczkami? Gdzieś tam przygotowałeś je w domu, gdzieś na boisku w rodzinnym mieście? Znaczy przed konkursem wsadów po prostu mam taki mętlik w głowie, że to się po prostu nie da wyjaśnić. Przez kilka tygodni dosłownie cały czas miałem nowe pomysły. Nie wiedziałem, co jestem jeszcze w stanie nie jestem zrobić, co już jestem w stanie zrobić. Musiałem powybierać z tego kilka różnych. No tutaj niestety ten kosz nie jest za fajny, ponieważ jest trochę wyżej, są bardzo twarde obręcze, sztywne. Dlatego musiałem powybierać, wyselekcjonować niektóre danki. A powiedz mi, jak podoba ci się impreza ogólnie? Poziom? Poziom imprezy jest bardzo duży, najlepsze ekipy z całej Polski. Wydaje mi się, że trochę mało kibiców, ale no to jest w końcu taka chyba pierwsza impreza w Szczecinie. Dlatego na kolejnych na pewno będzie więcej. Na pewno jestem pewien, że przez tą imprezę teraz będzie wypromowany Szczecin na tle streetballowym. Witam w Szczecinie na turnieju 100 Pro Streetball Battle. Mamy tutaj 7 ekip z Polski reprezentujących dobry uliczny poziom. Jest ekipa Street Fame z Wrocławka, Niebo jest boiskiem z Gorzowa, organizatorzy i gospodarze imprezy Forball Szczecin, Niebo jest boiskiem Gorzów, Baszta Team Goleniów, Dzierżoniów, Bad Company, Wałbrzych. Czyli cała streetballowa Polska, kto jak na razie najlepiej zaprezentował się według ciebie? Jest tak wysoki poziom, że nie jestem w stanie tego określić. Myślę, że mecze po grupach wyłonią już takich
potencjalnych zwycięzców. Mieliśmy tutaj przed chwilą wspaniały konkurs sadów, w którym wygrał Rafał Lipiński, 19-latek z Poznania. Mamy Jam Graffiti, grupy AK ze Szczecina, młodzi graficiarze. A powiedz mi, takie turnieje będą odbywały się cyklicznie, jakoś jeszcze w tym roku, może wakacje, czy już za rok? Są jakieś plany? Jeżeli wszystko pójdzie w porządku, frekwencja mam nadzieję dopisała, aczkolwiek spodziewałem się trochę więcej ludzi. I współpraca ze 100% się bardzo fajnie układa i myślę, że tak, będą to cykliczne imprezy co wakacje. Możliwe, że też zrobimy edycję zimową. Za muzykę odpowiada DJ Ice oraz DJ Woda. Mieliśmy koncert soboty i Sage'a, tak więc chodzi tutaj głównie o propagowanie pozytywnej kultury hip-hop. No i oczywiście jest streetballu, który nieoficjalnie jest piątym elementem, bo większość ludzi grających streeta słucha hip-hop. Rozbita obrona. Wygrany tego gola. Podanie. Szósta. Jest! Trzecia trójka tego zawodnika.